Elżbieta Grzeszczuk-Chętko, witam Państwa, zapraszam na konfrontację. A dzisiaj wracamy do tematu rad osiedli, do tematu i do kontrowersji wokół rad osiedli, kontrowersji wywołanych najpierw uchwałą Rady Miejskiej wydłużającą kadencję rad osiedli, a następnie decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który unieważnił uchwałę Rady Miejskiej. Do Rady Miejskiej nie wpłynął jeszcze wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie uchwały o przedłużeniu kadencji Rad Osiedli. Natomiast z nieoficjalnych informacji wiemy, że sąd uchylił uchwałę Rady Miejskiej i wstrzymał jej wykonanie do czasu uprawomocnienia się wyroku. My będziemy najprawdopodobniej odwoływali się od tego wyroku do Sądu Wyższej Instancji, natomiast przygotowaliśmy w tej chwili projekt uchwały, który będzie zapewniał funkcjonowanie Rad Osiedli do czasu wyboru nowych Rad Osiedli. Rada Miejska w Łodzi jakiś czas temu podjęła bardzo mądrą decyzję, decydując się na to, żeby wybory do pomocniczych jednostek odbywały się w tym samym terminie, co wybory do Rady Miejskiej, wybory prezydenta. Zrobiliśmy to głównie dlatego, że niestety wybory do rad osiedli cieszyły się niespecjalnie dużą frekwencją. Można było przecież zostać radnym głosami kilku czy kilkunastu osób. To niedobrze dla demokracji, że mieszkańcy Łodzi w ogóle nie wiedzieli o tym, kiedy odbywają się wybory, nie mieli pojęcia, że takie wybory są i w ogóle wiedza na temat tego samorządu, który jest najbliżej mieszkańców w Łodzi, była bardzo niewielka. Podjęliśmy decyzję, dzisiaj sąd powiedział, że popełniliśmy błąd. Ja mogę tak dość prowokacyjnie powiedzieć, że sądy też się czasami mylą i będziemy chcieli to sprawdzić. I myślę, że w najbliższym czasie Rada Miejska podejmie decyzję o odwołaniu się od tej decyzji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. A na razie na najbliższej sesji podejmiemy decyzję, w której dotychczasowe składy będą pracować tak długo, jak nie odbędą się wybory do jednostek pomocniczych. Zatem nic nie grozi dotychczasowym działaczom. Oni będą nadal działać, nadal będą pracować dla dobra miasta i dla dobra tych ludzi, którzy powierzyli im mandaty około 5 lat temu. Nie podzielam zdania sądu administracyjnego. Rada Miejska miała prawo przedłużyć kadencję rad osiedli. Ważne jest to, aby mieszkańcy, którzy będą wybierali członków rad osiedli, licznie poszli na wybory. Jedyną taką możliwością jest, aby te wybory połączyć z wyborami do Rady Miejskiej. Tak więc decyzja Rady Miejskiej o połączeniu wyborów rad osiedli z wyborami do Rady Miejskiej była dobrą decyzją. To zwiększy frekwencję i zapewni reprezentatywność rad osiedli. Rady osiedli w tym kształcie, jakie są obecnie, są krytykowane przez wielu mieszkańców miasta. Rady muszą być dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla rad. Oglądają Państwo konfrontację w telewizji To. Ja dzisiaj rozmawiamy o sytuacji rad osiedli po orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który unieważnił uchwałę Rady Miejskiej wydłużającą kadencję rad osiedli. O tym będziemy rozmawiać. Przypominam, że w tym programie jak zwykle jest miejsce na opinię Państwa. Proszę do nas dzwonić i włączać się do dyskusji. A w studiu witam zaproszonych gości. Pana Ireneusza Jabłońskiego, przewodniczącego Fundacji Projekt Łódź. Pana Marcina Bugajskiego, radnego Rady Miejskiej w Łodzi, reprezentującego Platformę Obywatelską. Dobry wieczór Państwu. Pana Sławomira Pokorskiego, przewodniczącego Rady Osiedla Olechów i pana Dariusza Jońskiego, radnego Rady Miejskiej, reprezentującego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Witam panów serdecznie. Prawie w takim samym składzie spotkaliśmy się prawie rok temu, czy ponad rok temu, 15 grudnia dokładnie, i wówczas komentowali panowie decyzję Rady Miejskiej wydłużającą kadencję rad osiedli. Fundacja Projekt Łódź uznała, że jest to zła decyzja. Zaskarżyli Państwo tę decyzję do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzisiaj mamy orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czy czuje Pan, Panie Przewodniczący, satysfakcję, że miał Pan rację, że wówczas mówiliście, że to nie jest dobra uchwała? No pewnie tak, ponieważ w tamtym czasie wymagało to od nas i pewnej pracy, i pewnej odwagi cywilnej, żeby powiedzieć wprost, że Rada Miejska popełnia poważny błąd, bo nie tylko
w kategoriach jak gdyby oceny samej, jakby to powiedzieć, politycznej, chce łączyć wybory jedne z drugimi, co w naszej ocenie jest właściwe, ale znacznie poważniejszy błąd, mianowicie łamie podstawowe zasady demokracji, a tą zasadą jest czasowe delegowanie władzy, zatem kadencyjność jest jednym z absolutnych pryncypiów ustrojów demokratycznych, bez względu na to, czy to dotyczy państwa, czy gminy, a w tym wypadku jeszcze mniejszej jednostki organizacyjnej. Dlatego z pewnym niepokojem, mając satysfakcję z tego, że mieliśmy rację, co potwierdził Wojewódzki Sąd. Ale jeszcze kwoli formalności, powiedzmy, że jest to wyrok pierwszej instancji. Przewodniczący Kacprzak zapowiadał, że będzie apelacja, także nie jest to jeszcze ostateczna decyzja sądu w tej sprawie. Tak, i właśnie o tym chcę powiedzieć, nawiązując do reportażu, który Państwo przed chwilą pokazali, że o ile cieszymy się z tego, że sąd podzielił nasze wątpliwości dotyczące właśnie trzymania się pryncypiów albo złamania tych pryncypiów przez uchwałę Rady, co się może zdarzyć, prawda, bo ja nie twierdzę, że nawet grona takie jak Rada Miejska Łodzi nie mogą popełniać niezręczności czy błędów, to jest wpisane w naturalne działanie. Natomiast ta pewna pycha i brak refleksji, która przebijała przed chwilą z telewizora, z reportażu, to jest niepokojące, bo wskazuje na to, że nadal wypowiadający się tam panowie przewodniczący i wiceprzewodniczący nie bardzo rozumieją, na czym polega system, w którym próbują odgrywać tak istotne role. System reprezentacji i kadencyjności tej reprezentacji. To była uchwała podjęta przez radnych Platformy Obywatelskiej i PiS-u. Jak pan się odniesie i do orzeczenia sądu, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, i do tego, co powiedział pan przewodniczący Jabłoński? Po pierwsze, chciałem przypomnieć powody, dla których, szanowni państwo, ta sprawa była w ogóle rozpatrywana. Mamy tutaj informacja na temat wyborów w 2006 roku w Krakowie i w Łodzi. One odbywały się w tym samym terminie. To są wybory do Rady Gminy. A to jest, szanowni państwo, kartka, która obrazuje, jak wyglądała frekwencja w wyborach do rad osiedli. Proszę zauważyć, Kraków, Łódź, Kraków 32%, Łódź 5,6%. Szanowni państwo, podstawowa różnica pomiędzy radami osiedla w Łodzi i w Krakowie jest taka, że wybory do rad dzielnic, tak się tam nazywają te osiedla w Krakowie, odbywają się wraz z wyborami do reszty samorządu. To zapewnia frekwencję, zapewnia jasność mandatu i zapewnia możliwość przekazywania większych kompetencji oraz pewnie szacunek i prestiż dla tych jednostek. To jest merytoryczny powód, dla którego podjęty został trud, doprowadzono do tego, aby w Łodzi te wybory były połączone. To po pierwsze. Sąd nie wziął tego pod uwagę najwyraźniej. Po pierwsze. Po drugie, sąd pierwszej instancji, po to, szanowni państwo, wprowadzono dwuinstancyjność postępowania, aby można było weryfikować zdanie sądu jednej instancji przez zdanie sądu wyższej instancji. Oczywiście jakby szanuję orzeczenie sądu, zakładam, że sąd ma prawo wyrażać tego typu poglądy, ale sąd wyższej instancji będzie je weryfikował. Pragnę zauważyć, że ta uchwała po pierwsze była weryfikowana przez prawników Urzędu Miasta Łodzi, którzy podpisali pod nią, weryfikując i potwierdzając, że jest ona zgodna z prawem. Po drugie, była weryfikowana przez wojewodę łódzkiego i prawników wojewody łódzkiego, którzy również stwierdzili, że ta uchwała jest zgodna z prawem. Sąd pierwszej instancji z tym zdaniem się nie zgodził. Zobaczymy, co zrobi sąd drugiej instancji. To ta kwestia. Druga kwestia, panie przewodniczący, jest taka. Trzeba się odnieść do tego, co w tym orzeczeniu się znajduje. Bo to, że to orzeczenie stwierdza nieważność naszej uchwały, to jest jedno.